wyszło ci, sprawdzę, czy wyszło. Proszę Państwa, będziemy głosować wniosek odesłania projektu do komisji. Kto jest za wnioskiem odesłania? Złożę pisemnie, tak jak poprzedni raz. Uzasadnienie powiedzieć jeszcze. W stosunku do tego, że została komisja, tak jak pani Wyszyńska, w kwestii, jak pan Krzeszkowski mówił, w kwestii powstania styczniowego, miał przekazane pieniądze i w wyniku tego głosowania projekt został wycofany do komisji. Jest wielkie prawdopodobieństwo na to, że on w ogóle nie zostanie przegłosowany w tych pieniędzy po prostu na powstanie styczniowe nie będzie. Znaczy taka będzie treść mojego wotum separatu. Proszę pana, to nie można wyrokować, ale może być tej samej. Ja rozumiem, ale ja mam prawo do złożenia do tej samej. Może być, tylko trzeba porozmawiać z panem Wercyliczem nie na sesji, zaprosić go i wytłumaczyć, że pewne rzeczy są. Kontynuacje, że niektóre rzeczy powinny być i tak dalej. Ja przecież wyłączyłam. Co to jest? Ale po co krytykować komisję? Praca komisji. A poza tym, pan bardzo Może ja nie żyję publicznych pieniędzy na komisji do spraw Kazimierza. A pieniądze za ta... Ale gdzieś to tak będę jeździł, pan Państwa, zostały zabrane bez dyskusji w miesiące. A w ogóle sobie komisja do spraw Kazimierza zjechać, nie mojej poczeka, to tak samo komisja do spraw Starego Miasta bym tak powołała. Bardzo proszę, pan Zmiany. Nie. Komisja do spraw Kazimierza. Bardzo proszę, uszanować referendum, pozwolicie przeczytać mnie. Proszę Państwa, proszę o chwilę skupienia, ale wiem, że jesteśmy wszyscy zmęczeni, ale to jest bardzo istotny projekt uchwały w sprawie obrony Gminy Mariackiego. Paragraf pierwszy. Rada Gminy Pierwszej Stare Miasto wnosi do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o podjęcie stanowczych działań w celu przywrócenia pełnej transmisji na żywo Finału Mariackiego w programie pierwszym Polskiego Radia o godzinie 12. Paragraf drugi. Wnosi się, aby na czas grania finału w wieży kościoła wprowadzono zakaz wykonywania innego rodzaju muzyki w nawiasie dźwięków na płycie rynku głównego, w nawiasie przerwania imprez do chwili, aż wybrzmi hejna. Paragraf trzeci. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. Paragraf czwarty. Uchwała, która będzie w niej podjęta. Uzasadnienie. Hejnał mariacki to symbol Krakowa. Prawdopodobnie pojawił się pod koniec XIV wieku wraz z królem Ludwikiem Węgierskim, jego córką Jadwigą Andygawieńską. Początkowo był grany w wież murów obronnych, potem na pewno od roku 1392 z wyższej wieży kościoła mariackiego zwanej Hejnalicą. Był sygnałem do codziennego otwierania i zamykania bram miasta, ostrzegał przed pożarem i innymi niebezpieczeństwami, głosił sławę i chwałę Krakowa i całej Rzeczypospolitej. Według legendy w roku 1241 strzała Tatarzyna przeszyła gardło grającego laru w Hejnalicy. Na pamiątkę tego wydarzenia melodia finału gwałtownie się urywa. Zaniknął na przełomie XVIII i XIX wieku. Powrócił jednak po kilkunastu latach dzięki hojności i mądrości zachowanych w tradycyjnej melodii obywateli Krakowa. Gdy w drugiej połowie XIX wieku w Europie niepotrzebni już krawacze zaczęli opuszczać wieże sygnalizacyjne, on jeden na świecie przeszkał w zmienionej formie i w tym samym miejscu. Do dzisiaj jako jedyny grany jest 100 godziny na cztery strony świata. Po odzyskaniu niepodległości szukano innych symboli integrujących naród polski po zaborach. 15 lutego 1927 roku dyrektor generalny Polskiego Radia dr Zygmunt Hamek poinformował. Głos na starej Policji Jagiellońskiej słyszany będzie w całej Polsce dzięki finałowi wieży mariackiej od Bałtyku do Karpat i od wschodnich do zachodnich lub wieży Rzeczypospolitej. Dwie codzienne ogólnopolskie transmisje. Pierwsza odbyła się w Wielkanoc 16 kwietnia 1927 roku
realizowała rozgłośnia krakowska o godzinach 12:22. Próby przeniesienia hejnału agencji transmisji na wieżę warszawskiego ratusza spotkały się ze zrozumiałym potępieniem. Po wybuchu II wojny światowej nie grano zakazanego przyjmującego hejnału w pierwszym roku okupacji. W Wigilię 40 roku wrócił okrojony do dwóch wykonań, południe o godzinie 19. Transmisji radiowej oczywiście nie było. Próby zdjęcia z anteny radiowej krakowskiej Melodii podejmowały kilkakrotnie władze PRL jeszcze po II wojnie światowej. Udało się jedynie przenieść do Warszawy nadawany od 1946 roku wcześniej na sygnał czasu z Obserwatorium Astronomicznego ulicy. I teraz takie dwa najważniejsze zdania. Transmisja hejnału mawiackiego jest najstarszą regularną muzyczną audycją radiową świata. Hejnał stał się muzyczną wizytówką Polski i drugim hymnem narodowym. Grany był na Monte Cassino w kilka godzin po zdobyciu klasztoru. Odbył turnę po wszystkich większych skupiskach polonijnych, budząc wszędzie ogromne zwiększenia i emocje. Powitał wiezioną na Wawel trumnę marszałka Józefa Piłsudskiego. Reprezentował Polskę we wszystkich prawie stolicach świata. Nie wiem, czy Państwo wszyscy wiedzą, że od bodajże 1 września transmisja radiowa o 12 została na programie pierwszym Polskiego Radia została okrojona do wykonania jednego sygnału. Zawsze były cztery, prawda, na cztery strony świata, jeszcze tam kroki tej na listy, jeszcze tam zegar, znaczy ciągnięto za taką bajkę, dzwonił. I jakby Kraków nie zaprotestował przeciwko temu. Spotkałam się z panem Leszkiem Mazanem i z panem Czumą, którzy po prostu są oburzeni, już interweniowali gdzie mogli i jakoś nie mogli się z tym przebić, z tym tematem. No i mogliśmy coś zadziałać, uruchomiłam kontakt z panem przewodniczącym, odbyło się tu spotkanie w zarządzie z panami właśnie Czumą i Mazanem, którzy nam to wszystko dokumentnie wyjaśnili. Także to całe uzasadnienie historyczne to jest praktycznie autorstwo pana Leszka Mazana. Troszeczkę skrócone, bo on już dwa razy dłużej napisał. No i jest taka propozycja z naszej strony, żeby to się miało teraz rozegrać, ale brakuje nam zgody prezydenta miasta i musimy poczekać na tą zgodę formalnie na piśmie, żeby zrobić coś w rodzaju happeningu pod wieżą mariacką. Oczywiście no, trzeba dać znać z uprzedzeniem do prasy, radia i telewizji, że właśnie jako Rada Dziennicy podjęli taką uchwałę. No oczywiście będą jakieś tam jeszcze działania, no nie wiem, śpiewanie tam jakichś pieśni krakowskich. No to są różne jeszcze koncepcje, które tam się mocno ścierają, no, ale w każdym razie coś tam na dole się będzie działo takiego krakowskiego i a propos. Natomiast takim zasadniczym momentem będzie to, że hejnał zostanie odegrany 3 razy, a 4 raz w stronę Polskiego Radia w Warszawie, czyli tego dyrektora, który to zatwierdził, nie będzie odegrany. No, ale na to musimy mieć zgodę prezydenta i komendanta Straży Pożarnej. No i dopóki tej zgód nie mamy, no to nie możemy podjąć żadnych działań na płycie rynku. Wiąże to sprawa. My zaplanowali to teraz na poniedziałek 29, no ale prawdopodobnie nie uzyskamy tej zgody, zresztą nie dogramy tego, co się ma dziać na dole. Bo z jednej strony musi być, oczywiście chcieliśmy założyć takie miejsce do zbierania podpisów mieszkańców, ogłosić przez radio jakieś reklamy, że wszystkich mieszkańców zapraszamy na rynek na tą konkretną godzinę, tam za 20, pewnie 12, że zbieramy podpisy, no tam chcieliśmy kleciarki uruchomić. To po prostu kogo się da, żeby w obronie hejnału. No i to wymaga jeszcze pewnych uzgodnień i dograń, no więc chyba to przesuniemy na 1 listopada, żebyśmy mieli przede wszystkim te pisemne zgody tych uchwał. Ale tą uchwałę możemy podjąć dziś. Rada Miasta wiem, że podjęła jakieś rezolucje, no ale na tym się właściwie skończyły działania Rady Miasta. Prezydent jakby nie
za bardzo się kwapi do poparcia. Nie kwapi się, kwapi, nie kwapi. Za długo to jest prawie dwa tygodnie, ta odpowiedź trafia do nas. Na pewno 31 będzie to jednym pociągnięciem zrobione, ale to wydaje się, że ten e-mail i te szybkie pisma zostały zapodane. To nie ma jak ktoś z wydziału, czy zastępca, czy ktoś inny wypowiedzieć się na ten temat, tylko prezydent może powiedzieć, zezwala na trzykrotne zagranie hajdarów, bo nie zezwala. I tutaj jest to, jak kolejny nie da się tego zrobić już na 29, dlatego że jeszcze jak już będziemy mieć to w ręce, ja muszę zgłosić do wydziału zarządzania kryzysowego o tak zwanym zgromadzeniu. Zgromadzenie, nie imprezie, tylko zgromadzenie, bo tutaj może być przyjść 15 osób, a jeżeli to uruchomimy na Facebooku, to może przyjść 1000 albo więcej osób. I wtedy no, musimy mieć takie, z leksem to wszystko zrobić, a nie żeby później coś się tam wydarzyło. Także posłuchajmy. Proszę Państwa, ja oczywiście w całej rozciągłości popieram te działania i starania, tylko mam propozycję do inną, bo my to kierujemy naszą uchwałę do prezydenta, czyli zaczynamy się jakby trochę tak mielić we własnym sosie. Ja mam taką propozycję, żeby to nie była uchwała, tylko list otwarty do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i do przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Radia, bo to jest po prostu swobodna decyzja nowego redaktora naczelnego Polskiego Radia, który przyszedł z mediów komercyjnych i z Polskiego Radia, na które mieszkańcy płacą abonament, zrobił swój prywatny folwark, bo mu się za długo wydawało. W związku z tym ja bym sugerował, żeby to przyjęło taką formę, właśnie żebyśmy nie szli, bo Rada Miasta podjęła rezolucję. No więc, więc nasz protest trafi w to samo miejsce. Natomiast druga sprawa, proszę Państwa, co do tych nie trąbienia na czwartą stronę świata, no to jest trochę według mnie pewna niezręczność, bo po pierwsze, no hejnał był trąbiony na cztery strony świata, a z drugiej strony interpretacja również jest taka, że na jedną stronę był raz było nagrane na gości strony floriańskiej, a nie cztery strony świata, nigdy nie wchodzili w rachubę. Grano na gości, grano na Wawel. Królowi, prezydentowi i komendantowi straży. I teraz jeżeli my któryś z tych historycznych nie gramy w stronę gości, czyli nie gramy w stronę floriańską. No ale no to czemu każemy gości, a nie pana Kamila Dąbrowę? Dlatego, że jest to w stronę Warszawy. No ale goście nie przyjeżdżają tylko z Warszawy. Proszę Państwa, tak jak Jacuzin skarbnie, tak jak Hejnał jest symbolem krakowskim. Wprawdzie sprawdzono legendę i doszliśmy do wniosku, że jest faktycznie strażnik grał. Wtedy kościół był romański, bo nie było lokacji jeszcze Krakowa w czasie najazdy Tatarów. I oni najechali troszeczkę 100 lat wcześniej przed lokacją. I z góry były romańskie, niskie i strażnik zasuwał w koło murów i trąbił, żeby gasić światła, trąbił również na to, żeby świecić światła, trąbił na to, jak się paliło i trąbił na to, jak jest zagrożenie. I ten Tatarzyn prawdopodobnie na 99 przeszył do Szczawu. Nie, ale ja nie dyskutuję. Wszystko jest symbolem, wszystko jest legendą i symbol grania na gości, czy symbol grania na Warszawę, czy symbol, to jest symbol. Wszystko robimy symbolem. Ponieważ Warszawa od Papieskiego Radia nam uciął dwa, to my nie gramy w jego stronę, tak jak Zamość się obraził na Kraków i nie grają w stronę Krakowa od lat. Nie, natomiast mój dezyderat zmierza do tego, żebyśmy no, jakby wyrwali się poza własny krąg, bo to będziemy sobie we własnym jakby kręgu, czy jeżeli nie ma formalnie podstaw do tego, żebyśmy uchwalili mocą uchwały list otwarty, to żebyśmy się po prostu jako radni dzielnicy podpisali, co nam wolno, imieniem i nazwiskiem i wysłali, tak jak powiedziałem, do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, przewodniczącego Rady Nadzorczej, czyli dodatkowo zażądali dymisji pana Kamila Dąbrowy, którego pensja jest opłacana z abonamentu. Wobec tego nie jest to komercyjny, prywatny folwark. Koniec, kropka.
interesy miasta reprezentuje na zewnątrz prezydent. Dlatego też kierujemy do prezydenta, aby podjął wszelkie działania. My jeszcze drugotorowo angażujemy w to, 21 osób po to, żeby posłowie też z trybun sejmowych wpłynęli właśnie na pana dyrektora pierwszego programu radia. Pan Daros, pani Tylek, pan Jakubowski. Bardzo proszę, aby zrobić taką też proszę, tak, jeszcze skończę. Też powinniśmy się wypowiedzieć, bo to jednak dotyczy bezpośrednio naszej lokalnej społeczności, bo jak widzimy ta pierwsza, no to jest nie tylko symbol Krakowa, ale też myślę, że przede wszystkim symbol dzielnicy pierwszej. Dlatego taka uchwała powinna powstać, ale tak jak tutaj mówił pan Jacek, możemy się podpisać pod dzielnicą otwartym jako radni dzielnicy pierwszej i to nie w formie uchwały, bo... Mało, to chciałbym na tego dopowiedzieć. Możemy zebrać więcej podpisów właśnie od posłów, ale zrobić to jako punkt drugi, panie Jacku, tego co się w drugim działo. To ja chciałem powiedzieć więcej. Czy jeszcze więcej podpisów, nie tylko radnych sobie dzielnicy, ale jeszcze posłów, senatorów? Korzenimy to, powiedziałem uchwałę. Ale to jest takim brzmieniem jest tutaj, bo tutaj pan nie ma mowy o niechamionego sygnału i to będzie ten początek do podjęcia tego listu otwartego, który będzie do władz no, krajowych. No, dziękuję. Ja mam taką bardzo podobną. Happening z samej nazwy jest jakby imprezą wesołą i taką radosną. Natomiast w tym przypadku nie ma się tu z czego cieszyć, że nam odcięli w radiu hajnał. W związku z tym uważam, że nie powinien to być happening, a protest. Do takiego protestu przyłączą się na pewno mieszkańcy, bo do happeningu powiedzmy, że przyjdą, ale jak happening to coś innego było. Jeśli ogłosimy protest, a jeśli jest to prawdą, że na pewno 1392 roku, to jest to 720 rocznica grania hajnału. I połączyć te dwie rzeczy, protest, że w 720 rocznicę grania hejnału pozbawia się nie tylko mieszkańców naszego kraju, naszej ojczyzny, ale rozsianych po całym świecie Polaków, dla których hejnał z Wieży Mariackiej czterokrotnie jest wyjątkowym symbolem narodowym. No trochę mnie Radomie zbudził wdzięcie. Ja już chciałem powiedzieć to, co Tomek, z dopowiedzeniem tego, że możemy wtedy zebrać więcej podpisów, także dziękuję. W takim razie, proszę Państwa, przystąpimy. Ale moment, bo jeżeli Ania ma tą propozycję, to należy uzgodnić z Elą, czy zmieniamy ten zapis w happening, czy nie? Jeszcze o jednej rzeczy, że pierwszy byłom, którą wiedził czterokrotnym w radiu, to było Radio Kraków, nasze lokalne Radio Kraków. Bo od kilku lat Radio Kraków tylko jednokrotnie największy protest. Przeprowadza transmisję z jednokrotnego trafienia. I to jest moim zdaniem jeszcze bardziej no, godne podniesienia i bardzo mocnego podkreślenia, że my się z tym nie godzimy. Bo Radio Kraków, nasze lokalne Radio Kraków dało wyłom. No. Tyle. Tak. Dziękuję. Możemy przystąpić do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu? Dobrze. 16 osób. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę, 16 za przeciw, 0 wstrzymujących, 0. Tryb numer 20, pani Katarzyna. Bardzo ważne. Projekt uchwały w sprawie zmiany na dzisiejszym dniu wyjątkowym na 2012 rok, w zakresie podstawowych i podstawowych, które powinny być objęte w pierwszej stare miasta. Na razie szkoła poszczególna na 4. Paragraf 1. Na liście zadań powierzonych na 2012 rok w zakresie podstawowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na terenie dzielnicy pierwszej stare miasta dokonuje się następujących zmian. Punkt pierwszy. W szkole podstawowej nr 4, ulica Smoleńska 5/7 zmienia się zakres za
i metodyk skierowych na opracowanie dokumentacji zgodnie z zaleceniami BPOŚ, a kwota obniża się do wysokości 3700 zł. Punkt drugi, środki w wysokości 86 300 zł przeznacza się na zadania. Przedszkole numer 4, wyposażenie placu zabaw 10 tysięcy. Przedszkole numer 44, projekt wymiany okien oraz wydzielenie klaski schodowej zgodnie z zaleceniami BPOŚ. Montaż 4,5 tysiąca. Przedszkole numer 61. Montaż 400 kamienczy schodowych 3800. Szkoła podstawowa numer 1. Opracowanie dokumentacji remontu podwórka 13 tysięcy. Szkoła podstawowa numer 7. Projekt oraz audyt do programu termomodernizacji 15 tysięcy. Gimnazjum numer 2. Wymiana stolarki okiennej w nowej części szkoły. Kontynuacja 30 tysięcy. Zespół szkolno-przedszkolny numer 3, projekt wymiany nawierzchni boiska na tworzywo sztuczne z doposażeniem placu zabaw 10 tysięcy. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Projekt uchwały na wniosek ZEO w związku z brakiem możliwości realizacji zadania szkoły podstawowej numer 4 w roku 2012. Dziękuję bardzo. Proszę, raz, dwa, trzy, cztery. Pani dyrektor. Ja mam zapytanie takie. Czy te szkoły, które będą realizowały zadania z tej kwoty 86 300 za pośrednictwem ZEO, czy one same będą, tak powiem, realizowały i sporządzały umowy? Bo o ile się orientuję, to prezydent miasta wystosował pismo do wszystkich jednostek i wydziałów miasta o ograniczenie wydatków i nie zawierania nowych umów, ani zawierania aneksów do aktualnie zawartych umów, które by zwiększały wydatki. Więc mam zapytanie, czy to będą nowe umowy, czy to jest powiązane z tym zaleceniem prezydenta, czy też nie? Bo jeśli jest powiązane, to to, że tak powiem, nie przejdzie. Matka Skoczka, a wolno zlecić z wolnej ręki do 14 tysięcy euro. Mogę z 50 parę tysięcy. To są dwie różne rzeczy. Po pierwsze, czemu jest taka uchwała zmieniająca na 2012 rok, który się prawie już kończy? Według uzasadnienia jest to na prośbę ZEO. Czemu się tak stało? Bo to są niestety, ale też błędy ZEO. Tylko są błędy ZEO. Tylko błędy ZEO. Dwa przetargi, trzeci dopiero chodzi o remont, chodzi dokładnie o SP 4, tam było remont klatki schodowej. ZEO niestety przez swoje zaniedbania późno przeprowadziło przetargi, dwa nie wyłoniły wykonawcy, trzeci wyłonił, były błędy w przetargu. Dokumentacji do przetargu, no i niestety nie da się do tego przetargu zrobić tej inwestycji, jeżeli by została zrobiona, to też mogła być wtedy nieodebrana. Dlatego za to jest odpowiedzialny, to ten bałagan z ZEO? No, pan dyrektor krzyczeli i oczywiście uciekają się dwa razy uciekają razem z panią inspektor. No i musimy radzić po prostu te pieniądze. Wiadomo, że te 86 tysięcy, one były zaplanowane na ten rok. Nie, już 90. Już tłumaczę. Po kolei. Odpowiem na kolejne pytanie. Jest 90 tysięcy było przeznaczone na rok aktualny 2012 na realizację tego zadania SP numer 4. Jak jest w tej sytuacji, że pieniądze nie przepadły? Przesuwamy zadania, które planowaliśmy pierwotnie na 2013 rok, które możemy zrealizować jeszcze w tym roku, czyli przeważnie to są projekty. Projekty do zadań, które są realizowane w przyszłym roku, bo taki projekt można zapłacić, zrealizować w miarę szybko. W miarę szybko, dokładnie tak. I staramy się po prostu, żeby te pieniądze zostały zagospodarowane i wydane w tym roku. Bo jeżeli zostaną wydane 15 grudnia, zostaną one znowu wrócone do budżetu miasta. Dlatego też zrobiliśmy poprawkę do tej uchwały poprzedniej, to znaczy 2013 rok i znajdując takie zadania w 2013, które możemy zrealizować w tym roku. Istnieje niestety takie prawdopodobieństwo, bo tak tutaj radna Maria,
zauważyła, są rozporządzenia do prezydenta, które blokują przesuwanie środków. I tak, tak, ale w ogóle przesuwanie też środków zabieranie nowych umów. Dokładnie tak. Pan dyrektor Czarnych też to nam raczył zauważyć. Obiecał, że osobiście będzie interweniował, osobiście będzie zapewnić podatek w jego interesie. Jedyne co mogliśmy zrobić to jest właśnie takie wyjście, to pewnego rodzaju kompromis i ratowanie tych pieniędzy w taki sposób jak możemy. Jeżeli jednak by się po prostu nie udało, że te 90 tysięcy zostanie uratowanych, w takim wypadku będziemy potrzebowali zrobić jeszcze raz korektę uchwały na 2013 znowu rok, dopisując te zadania do naszej listy na 2013 rok, bo oczywiście nie da się zrobić inwestycji w projektu, którego w tym roku nie zrobimy. Dlatego to jest po prostu taki konsensus naszych spotkań z panem dyrektorem. By się udało, mamy nadzieję, że uda. Nie wiadomo. Pani Okońska zaakceptuje. Nie, ja uważam, że to jest absolutny skandal, to co się wydarzyło, ponieważ komisja pracuje, ta szkoła się stara od lat o to. Tak. I po prostu no nie kompetencja urzędników, no bo tak to trzeba nazwać. Sprawia, że stawia radę przed tak trudną sprawą, no, że jest koniec roku, a my nie mamy rozdysponowanych pieniędzy, no grozi to utratą poważnej kwoty i po prostu, no ja nie wiem, jak tak dalej można pracować w takich warunkach. No. Chyba, że są inne jakieś zamierzenia, są już do szkoły postawionej. Komisję po komisji, żeby to wszystko. Także no, to jest po prostu jakaś kuriozalna sprawa. Ja mam nadzieję, że dyrektor wyciągnie konsekwencje od tego. No i słusznie. Ja mam pytanie odnośnie kwot, ponieważ no, zajmowałem się wcześniej sprawami Teporzu. Chciałem się zapytać, skąd się, znaczy na jakiej podstawie zostały te kwoty obliczone? Opracowanie dokumentacji zgodnie z zaleceniami Teporz, ma kosztować 3700. To są wyliczenia pani inspektor, która była na komisji. Pani inspektor skąd? Zero. No nie, no tak na rozumowanie to dało. To wszystko jest ok, to wszystko jasne. Do tego, co powiedziała pani Ela Wyszyńska, oni te pieniądze mieli już Elu w marcu. No. Na koncie w ZEO, bo ja dość tą inwestycję no śledziłem w długości na większość. Pierwszy przetarg ogłoszono w czerwcu albo w lipcu, następny ogłoszono w sierpniu, a następny ogłoszono we wrześniu. Są dwie wersje. Pan dyrektor Czarny się nie chciał przyznać, która jest prawdziwa. Jedna wersja jest taka, i chyba ona jest prawdziwa, że jakiś mądry człowiek z ZEO ogłosił przetarg na to, co wykonaliśmy w zeszłym roku. Czyli na to samo, na te same ścianki, czyli w nowej części szkoły, znasz szkołę. W zeszłym roku zrobiliśmy ścianki w nowej części szkoły i pan inspektor był tak, zresztą pan Wiesław Baran był na odbiorze, pan wie o czym mówi. I ogłoszono, jedna wersja jest taka, że ponownie nie chcą się przyznać, że ogłoszono na te same ścianki przetarg, które otwieraliśmy w zeszłym roku z panem Wiesławem. Druga wersja jest taka, że była nieprawidłowa dokumentacja. A wiem, że przez dwa miesiące oni wewnątrz ZEO szukali dokumentacji, którą dostali z architektury i zamiast pójść po kopię za zgodność z oryginałem z architektury, przez dwa miesiące szukano wewnątrz ZEO tej dokumentacji. Więc pieniądze od za trzy przetargi i ten trzeci nieudany i prawdopodobnie ponownie na to samo co oni zrobili. No tak już, to jest kuriozum. To jedynie co możemy zrobić, żeby było w tym przypadku się nie zmienił, żeby innych się zmieni, natomiast proponuję przegłosować to. Przewodniczący, moment, ja się zgłosiłem przecież. No. Tak. Ja bym po prostu z tych, co jeszcze byli. Ja jeszcze jedno pytanie. No. Czy jest gwarancja, że jeżeli to przegłosujemy, to że ta kwota będzie rozdysponowana na te szkoły i wydana w tym roku, czy nie ma żadnej gwarancji i po prostu łykną to do budżetu w ramach ratowania dziury Tak czy tak mogą łyknąć, bo jeżeli nie zrobimy tej zmiany, to i tak łykną to do budżetu. Nie, ja rozumiem, ale po prostu, no, jeżeli nam to urwą w jakikolwiek sposób te 90 ileś tam tysięcy,
To ja uważam, że powinniśmy się postawić w imieniu prezydenta czy do kogo? Nie, do komisji rewizyjnej. Nie, to wniosek kazałem o zmianę dyrektora i przepisanie uporządkowania. Do komisji rewizyjnej przeprowadzić. Nie będziemy kolejować gałąź, trzeba wybrać do nas. Na pewne roboty. Kto chce się robiło za 30 tysięcy, to jest wycenione na 50 na 60. W związku z tym, że środki pozostałe po przetargach przechodzą na ratowanie żywy budżetowe. Zrobiliśmy co? Ale żeby po prostu, jeżeli to się nie uda, to powinien być naprawdę. I rzecz ogólna. Więc zacznę od tego pytania. Interesuje mnie punkt G. Zespół szkolno-przeszkolny numer 3 na Wiadrowa 36. No miałem wątpliwą przyjemność być na tej ostatniej komisji i widzieć, jak się radni kłócą. Więc to nie jest tak, że tylko na komisji architektury dochodzi do pyskówek. Mam pytanie. No tak się złożyło. Mam pytanie. Czy ta kwota 10 tysięcy starczy? Czy starczy po prostu? Bo to jest tak, no bo jeżeli znaczy nie to jest obojętne, to będzie odpowiadał. Tak, tak. To jest projekt. Natomiast co do tej drugiej ogólnej rzeczy, no to w pewnym sensie do pana przewodniczącego. Znaczy, że wtedy mówiłem panu 4 oczy, czy tam 6 oczu, nie wiem, czy mówili tam, czy 8, nie pamiętam. Co do kontroli, znaczy jest możliwość kontrolowania różnych zadań, które mamy. No dobrze by było, żeby profilaktycznie raz w roku, żebyśmy jakieś zadanie skontrolowali. Tak. Trzeba powiedzieć, że w tym przypadku to już mamy naturalnie wskazany precyzyjnie. Proszę. To zadanie pani Krzysztofie było monitorowane przeze mnie, przez przewodniczącego, przez panią dyrektor szkoły podstawowej numer 4. Od marca prosiliśmy, żeby to się normalnie odbyło. I ja rozumiem, że pana chęć kontroli dotyczy tego, żeby skontrolować to, dlaczego do tego doszło i żeby na następny raz do takiego czegoś nie dochodziło. Ja dochodzę do takich smutnych wniosków, że może komuś zależało, żeby ta inwestycja spadła na tą kwotę. Nie mam dowodów, ale mam takie smutne przeczucie, bo ta inwestycja spada drugi raz. Bo kiedy dzieliliśmy tą rezerwę w zeszłym roku 555 tysięcy, razem z Kasią wtedy, co było to dzielenie, przeznaczyliśmy ponad 40 tysięcy i też nam pan Majkowski wtedy ponad te 40 tysięcy zabrał. Pamiętasz, to była chyba kwota 42,5 tysiąca. Więc jeżeli popłynie tu 90 tysięcy, to już na niezrobieniu tej inwestycji popłyniemy na 132,5 tysiąca. W przeciągu dwóch lat na 132,5 tysiąca z pieniędzy dzielnicy. Wtedy zablokował nam pieniążki prezydent Majkowski, teraz niekompetencja urzędników. Jest niestety duża obawa, że to zablokuje. I nie wierzę w takie cuda, że dwa razy to samo, rok po roku się nagle zdarza w ten sam sposób. Może ktoś chce sprzedać ten budynek? Nie wiem, to są tylko domysły. Wasza cierpliwość tutaj jest, no w tym momencie się kończy. Jeżeli te środki nie wyciągamy, natomiast chcemy uratować pieniądze. A tam jest nakaz na tą szkołę, nie? Ważne jest uratowanie pieniędzy, prawie za wszelką cenę. A jeśli to się nie uda, to naprawdę przestaniemy milczeć. Nie widzę więcej głosów. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za? 16 obok. Kto z państwa jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. 16:00.
Proszę Państwa, to był ostatni punkt, mówimy jeszcze? Nie, tak. Pozostałe oświadczenia i komunikaty. Raz, dwa, trzy, cztery. Kolego, Roster, nie odchodźcie, bo ja do was mam, panie Roster. Ja muszę zamknąć sesję, proszę Państwa, sesję przeczytała. Ja chciałem Państwu powiedzieć. Pani odchodzi, bo do pana mam. Osobowy rozumiem. Nie za piękna sesja trwa. No to nie będzie pan dziwił potem, że pan nie ma. Niezamknięta sesja trwa, jeśli nie powiem tego słowa, zamyka 24. sesję Rady Dzielnicy, to sesja trwa. Żadnych decyzji nie można przysłać, żadnych decyzji nie można przysłać. Panie przewodniczący, wiceprzewodniczący Dzielnicy, pan Roszter powiedział, moje dzieci są ważniejsze niż pan. I to jest właśnie miara w stosunku wiceprzewodniczącego Dzielnicy do swoich obowiązków. Ale zwracać uwagę wszystkim, że czegoś nie dopełnić, jest pierwszy do tego. Dobrze. Już po kolei. Pani Wyszyńska. Ja mam dwie sprawy. Pan Rosner i pan Jakubowski wyszedł właśnie w tym momencie. Przed zakończeniem sesji. Ale to zgłosili na początku. Chciałam zapytać, ponieważ czytałam w gazecie, że będzie remontowane w przyszłym roku kilka ulic zasadniczych budżetu miasta. Dla Mikitu. Nie wiem dokładnie. Może być. Może być. Tak. I między innymi wyczytałam ulicę Garncarską, która jest w całości przewidziana do remontu z pieniędzy na Mikitu czy innym. Tak, tak. No i teraz właśnie chciałabym wiedzieć, ponieważ z naszych pieniędzy jest wyremontowany chodnik po jednej stronie, tam przy Okolowie. Od Wenecji do Krupnicze. Na całej długości. I jeżeli teraz oni mają w przyszłym roku remontować całą Garncarską i diabli wezmą za przeproszeniem to te nasze pieniądze, któreśmy władowali w remont chodnika po jednej stronie, no to jest jakieś nieporozumienie. To znowu jacyś inspektorzy albo nie wiedzą po prostu, albo nie byli na tych garcarskiej, albo no nie wiem o co chodzi. Ja sprawdzę, na której pozycji jest garcarska, jaki jest zakres. No. To ma sobie no właśnie chciałabym się dowiedzieć, czy tutaj jest garcarska. Nie, ma być cała do remontu garncarska. Z tego co rozumiem. No dowiem się, na której pozycji jest, czy masz szansę po prostu. W Śródmieściu to była garncarska i żadna jest druga. Jeszcze były dwie ulice. To były dwie czy trzy ulice, czy Śródmieścia druga. Garncarska, Radziwiłłowska i coś tam. Nie, Radziwiłłowskiej nie było. Jest na szóstej pozycji. Nie ma zmiana. Jest. Panie Michale, ma pan pismo? Tak, potwierdzam, że jest ulica Radziwiłłowska. Ale w kadecie jej nie było. Projekt się zmienił. No nie wiem, przeczytałam to i się mocno zdziwiła, bo jego wina ma być zmieniona. Natomiast drugie moje pytanie to jest takie. Drugie moje pytanie jest takie, że z wszystkich komisji zostały zdjęte pieniądze na zakup auta dla policji. 60 tam ile tysięcy w sumie do auta mogło stać? 30. 30? Już nie pamiętam. Około 30 tysięcy. W zeszłym roku? Nie, w tym. W tym roku, a w tym. Jeszcze nie mam decyzji na piśmie, że zostały zdjęte. Cały czas liczę na to. A czy teraz już przestaje liczyć na to? I chciałabym się dowiedzieć, na jakim to jest etapie. Czy my kupimy to auto, czy my nie kupimy tego auta? Ale tam znowu rogną te pieniądze. I właśnie nie będzie na kulturę, nie będzie na inne rzeczy i na auto też nie będzie. Ani na auto, ani na szkołę. Po prostu nie podpisuje urzędnik, tylko skarbnik. Skarbnik to nie podpisuje, nie po prostu. No i co? W zeszłym roku nie udało się tego zrobić, bo skarbnik tego nie podpisał. Przy tym kryzysie ja liczyłem na to, że skarbnik tego nie podpisze i mamy 30 tysięcy. A teraz natomiast, jak jest listopad na karku, wolałbym, żeby to podpisał. No też być może on przetrzymuje decyzję i później nagle te pieniądze po to, że już my już nic nie zrobimy. No przecież my musimy swoją uchwałę, trzeba było na zwyczajną sesję zwoływać. I tak potrzeba, żeby ona trafiła na sesję Rady Miasta do zmian w budżecie, a do 12 grudnia trzeba stawić, wyczyścić wszystko.
nie ma możliwości. Nie przyjmuję tego budżetu zmian w ogóle. Teraz jak chciałem, żeby one wróciły, tej niepewności, tak teraz nie chciałbym, żeby wróciły. Jak wrócą, jak skarbnik nie podpisze zakupu, to mamy po tych 30 tysięcy. No więc tym sposobem po prostu załatwiają już na 150. A mówiłem mi dawać na samochód dla policji, nikt mnie nie chciał słuchać. Ja też. Teraz widzicie, miałem rację. No tak, ale jakbyście posłuchali mieszkańców, którzy do nas przyjeżdżają, przychodzą i mówią, że tak, bo jedzie oznakowany samochód, policja do straży i wtedy tam stoi przy knajpie, ktoś to stuka i się wycisza muzykę. A dlaczego nie macie nieoznaczonych samochodów? Bo nie mamy. No to kupcie. No i bądź mądry, tak wiesz, co? A jak są nieoznakowane, to nie wiadomo, gdzie jeżdżą. Kupiliśmy kiedyś auto, które miało maszynę, a potem zaczęło jeździć na pędzikowie, a potem zaczęło jeździć w komendzie wojewódzkiej. No skoro, ale pewnie rzeczy nie jesteś w stanie przewidzieć. Policja ma benzynę, nie ma aut, straż ma auta, nie ma benzyny. Dokładnie. Muszą władzowie patrole mieszkać, strażnicy jest bez. Prosiłbym o formalne, najlepiej pisemne ustalenie dotyczące okoliczności spotkania, w zasadzie przebiegu spotkania tego objazdu z 10 października. Czy do nas płynęło jakieś pismo, czy też płynie z udziałem pana Sęczka? Jaka była zawartość i przebieg tego, jakie ustalenia były tego spotkania? Dziękuję. Ja się jeszcze zgłaszałem. Proszę Państwa, 28 października 1943 roku pisałem do Państwa, ale chciałem przypomnieć, na ulicy Szerokiej pod synagogą miała miejsce jedna z pierwszych egzekucji na mieszkańcach Krakowa poczyniona przez hitlerowców. To jeszcze było przed słynnymi afiszami śmierci, wobec tego dokumentacja jest jakby wielka. No i w tamtym roku zainicjowaliśmy taką ideę, że się o godzinie 12 w tąże rocznicę spotykamy. W tym roku jest niedziela, więc ci, którzy będą mieli czas, ochotę, wolę, zapraszam, żebyśmy po prostu zapomnieli tam zniczeń. Ja mam obietnicę o 12. Ja mam obietnicę od pani Zięby, że ponoć mimo wszystko, mimo różnych kłopotów i perturbacji, ta tablica z możliwymi do ustalenia nazwiskami zostanie dokuta, no oczywiście nie na 28, bo ja liczyłem, że 28, że już jakby powiemy, że to jest, ale nie, mam też obietnicę, że zostaną jakieś drobne pieniądze, za które zostanie zrobiony projekt takiego no, dyskretnego ogrodzenia tego obejścia, znaczy to nie jest ogrodzenie, żeby tam nie było dostępu, tylko żeby to sygnalizowało, że to nie jest miejsce gastronomiczne, bo niektórzy z tego robią miejsce gastronomiczne. My sygnalizuje, że może być problem, bo w przyszłym budżecie, jak będziemy mieć projekt, to trzeba wymieć parę tysięcy złotych na skończenie. Więc jeśli Państwo w niedzielę nie macie innych ważnych spraw, no to o 12 do synagogi na Szeroko. Na chwilę zapalimy znicze. Być może będą jeszcze jacyś ostatni ludzie, którzy pamiętają. No dobra, to jest czas. Żyli na mają 90 parę lat, a świetnie to być. Ja niestety czuję się w obowiązku i muszę ze względu na to, że zostałem pomówiony w takim sensie, tak to można nazwać, złożę oświadczenie, znaczy teraz wygłoszę krótko, a potem złożę oświadczenie do protokołu pisemnie. Otóż mam do dwóch osób, nie do pana radnego Jakubowskiego, a on mi zarzucił, że jakby krzyczę na inspektorów z ekipu. Cóż, no to jest kwestia względna. No, ja jeszcze tutaj na nikogo nie krzyczałem, owszem mogę kiedyś spróbować, to państwo zobaczycie jak to wygląda. Natomiast ja ich punktuję. Jak po prostu żołd, żywe oczy, no to ja im powiem, że mijają się z prawdą, jak są do innej galaktyki. Ja to nie raz mówiłem ludziom, że prosto w oczy, to nie jest zachowanie się ani niekulturalne w stosunku do nich, ani jakieś no, uwłaczające, załóżmy ich, że się tak wyrażę, godności czy stanowisku. To po pierwsze. Po drugie, zwrócił mi uwagę, że jakoby nie robił względem mnie wycieczek personalnych. Otóż ja sobie te wycieczki, mam niezłą pamięć, no, tak się składa.
Ja sobie te wycieczki personalne różnych radnych policzyłem. Pan radny Jakubowski 2 razy, z czego raz przeprosił. Pan Sęczek 2 razy, pan Rosner 6 albo 7 razy, już straciłem rachubę. Pani Zarzycka 3 razy. Pozostali, tam tylko pan radny Jakubowski raz przeprosił, więc pozostali radni jakiejś tej cywilnej odwagi specjalnie, że się tak wyrażę, nie mieli. I to trzeba sobie jasno powiedzieć. Kolejna rzecz, którą podniósł radny Jakubowski, że zczynił mi zarzut z tego, że nie informuje przewodniczącego, znaczy, że informuje przewodniczącego i załóżmy rodzinę o problemach związanych z pracą radnego. Znaczy, ja uważam, że to jest mój obowiązek. To znaczy, że jeżeli on do mnie zadzwonił i przedstawił mi, że jest problem nawietora z rozkopanym niedawno zrobionym chodnikiem, to ja się czuję w obowiązku ze względu na to, że to nie są moje pieniądze ani załóżmy innych radnych, tylko to są pieniądze publiczne. W związku z tym, jeżeli ja dbam o to, żeby te pieniądze publiczne były dobrze wydatkowane i w tym, żeby ten chodnik po tym ewentualnym ocieplaniu budynku został dobrze położony, to ja o tym informuję zarówno komisję, czy ja, inni radni mogą uważać inaczej, ale ja uważam, że to jest mój psi obowiązek poinformować komisję i przewodniczącego i poprosić przewodniczącego ekstra jeszcze, poprosiłem pana przewodniczącego ekstra jeszcze oprócz mnie, że ja dzwoniłem do pani inspektor, żeby też zadzwonił do pani inspektor i poprosił, żeby przypilnowała, żeby ten chodnik został dobrze położony. Teraz jak chodzi o pana Rosnera. On mi czynił zarzut, że jakoby obrażam gości komisji. Otóż nie zdarzyło się, żebym ja obrażał gości komisji. Ja gościom komisji, jeżeli kłamią w żywe oczy, a ja wiem, że kłamię, to ja im to powiem w żywe oczy, że kłamię. I to nie jest obrażanie gości komisji. Jeżeli ktoś mi nagminnie przerywa na przykład podczas wypowiedzi, a tak się zdarzyło w kwestii na przykład omawiania, myśmy przez 3 miesiące omawiali ulicę Kutniczą i zabranie tych 14 miejsc parkingowych, jeżeli ktoś mi nagminnie przerywa wypowiedź, no to ja mu powiem, że to jest brak kultury. I to nie jest obrażanie gości komisji. Jeżeli ktoś mi po chamsku przerywa, no to ja mu powiem, że zachowuje się po chamsku. No i tyle, proste. Teraz kolejna rzecz. Chcę stwierdzić, że nie tak dawno, bo miesiąc temu niecały, pan Rosner publicznie obraził tutaj taką mieszkankę, która przychodziła do nas z problemami związanymi z zakłócaniem ciszy nocnej z dyskotek. Głównie chodziło w jej przypadku o dyskotekę na Wielokrotnej. Obraził publicznie, śmiał się jej w żywe oczy, ona mu powiedziała, że on się nie umie zachować. Więc pan Rosner wielokrotnie w ten sposób się zachowuje, natomiast sam w stosunku do siebie żadnej krytyki, nawet jeżeli mieszkańcy mu mówią, że on się nie umie zachować, i ta mieszkanka mu wprost powiedziała, że on się nie umie zachować, że on się zachowuje po chamsku względem kobiety, cynicznie, a mimo to nikt mu nie był, nawet pan przewodniczący, nikt mu nie zwrócił uwagi z radnym. Mnie się często zwraca... No może na zarządzie, ale publicznie nie zostało mu zwrócone podczas sesji, nie została mu zwrócona uwaga. Więc ja rozumiem, że inną miarę stosuje się w stosunku do mnie, a inną miarę na przykład do wiceprzewodniczącego Rosnera. Kolejna rzecz podnoszona przez przy wiceprzewodniczącego Rosnera to jest, że jakoby uczestniczył w komisjach architektury. On faktycznie często przychodzi na komisję architektury, ale tam po godzinie czy pół, bardzo często wychodzi, bo on sobie tą komisję, czy no nie wiem, głębokim poważaniu ma, tak to można nazwać. Więc jeżeli padają tego typu zarzuty, no to ja mogę składać na tych komisjach wniosek o sprawdzanie listy obecności. Wtedy jasno będzie wychodził, kto jest, a kogo nie ma. Kolejna rzecz podniesiona przez radnego Rosnera, to jest, że jakoby opozycja ma większość tej komisji. Muszę stwierdzić, że radny Rosner nie tylko tak jak kiedyś wytknąłem, nie myśli logicznie, ale nie umie liczyć do 10. Bo komisja wcześniej liczyła 12 osób, z czego radnych opozycyjnych cały czas jest 5. Teraz liczy 10 osób, no to jak radni opozycyjni mogą mieć mniej większość? To jest brak i na koniec. No ale wyszedł i nie chciał po prostu tego słuchać. Proszę poczekać, aż będzie ten, o którym pan mówi. No, a teraz proszę, tu jest
No rozumiem, ale jest porządek obrad, są oświadczenia. Nie mogłem tego powiedzieć wtedy, kiedy chciałem. Pan mi odebrał głos. Mówię to w oświadczeniach. Radny Rosner mógł zaczekać do końca. To nie jest tak, że nie mógł. I na koniec chcę powiedzieć, że jest takie stare powiedzenie łacińskie. In necessaris mitas, in tubis libertas, in omnibus autem caritas. W rzeczach koniecznych jedność, w rzeczach wątpliwych wolność, a we wszystkich zaś miłość. I o to właśnie apeluję do pozostałych radnych. Głównie o to trzecie. Mogę? Mogę się nie będziemy, bo bez przesady jestem za stara. A mówiąc poważnie, ponieważ jestem jedyną osobą, do której pan się tutaj odnosił, pozwoli pan, że bardzo krótko odniosę się. Wspomniał pan o cywilnej odwadze. Panie Krzysztofie, już miałam tą informację zachować tylko dla siebie, ale po tym, co pan powiedział, tego nie zrobię, ponieważ nie przypominam sobie, żeby pana obraziła. Dlatego nie rozumiem, skąd ta wycieczka o cywilnej odwadze pod moim adresem. Natomiast pamiętam doskonale sytuację, kiedy podczas którejś sesji, kiedy pan kłócił się z przewodniczącym, nie pamiętam, o co chodziło, udowadniając swoją rację, krzyczał pan, że przewodniczący nie ma, po czym wychodzę do toalety, bo wiecie, że wychodzę często i pan stoi w przedpokoju i mówi do przewodniczącego, ja wiem, że pan ma rację, ale publicznie nie przyznam. I pan mówi o cywilnej odwadze? To po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o samą krytykę, to kto jak to, ale pan w ogóle jej nie stosuje. Ja wiem, bo pan nam tłumaczył kilkanaście razy, że pan mówi podniesionym głosem. Myśmy przywykli. Ale goście, panie Krzysztofie, którzy przychodzą, nie. Poza tym to, co pan mówi, że jeżeli ktoś kłamie, trzeba wytknąć, ma pan rację, ale obowiązują formy odpowiednie do tego. I nie można krzyczeć, to jest chamstwo i tak dalej, bo to jest nieeleganckie. Pan ma rację, ja się z panem zgadzam. Tylko odpowiednia forma. Nie może pan ulegać emocjom, bo potem kończy się właśnie tak, że ludzie wychodzą i tak jak ktoś tu, nie pamiętam, powiedział, jakie zdanie o nas jest na mieście, to lepiej tego nie słuchać. Nie możemy sobie na to pozwolić. Dziękuję. Tyle. Dziękuję. Proszę państwa, czy ktoś chce zakomunikować coś jeszcze? Nie, proszę pani. Nie, jeszcze się zgłaszamy. Ponieważ kolega Rosner, przepraszam, pan Rosner, bo nie wiem dlaczego pan Jakubowski się obraża na określenie kolegów, bo jako prawie jesteśmy wszyscy. Nie, ja akurat tego nie rozumiem, bo mnie nie przeszkadza, czy ktoś pan do mnie powie, przepraszam, że się wcinam, czy powie mi ty, czy powie Baśka, czy powie Radomir, przepraszam, bo no już. Dobrze. Zawieszam to swoje oświadczenie w stosunku do kolegi Rosnera, przepraszam, pana Rosnera, który oczywiście zarzucił mi kłamstwo, ale niestety, mówię, powiem delikatnie, on się mija w kłamstwo z prawdą w tych, bo bardzo łatwo mu to udowodnię na następnej sesji, jeżeli pan przewodniczący pozwoli, dopuści mnie do głosu. Dziękuję. Dziękuję, Jadziu. Ponieważ mieszkańcy pytają mnie o taką rzecz, mianowicie, że wyczytali w prasie, że Rada Dzielnicy Pierwszej, Jakoby, ponieważ ja tego nie czytałam, gdzie przyzwoliła na zmianę trasy linii tramwaju numer 8, która jedzie przez Dzielnicę Pierwszą. Chciałabym zapytać, czy to jest prawda, ponieważ on mi powiedział, że jakaś taka wypowiedź była w Dzienniku Polskim. Ja nie kupuję Dziennika Polskiego, kupuję mnie w piątek i ostatnio, dwa tygodnie bodajże, czy tydzień temu, wypowiadał się rzecznik Dzienniku, że zmiana trasy tam niektórych tramwajów, prawda, tutaj czytaj dwunastki, ma być zastąpiona 52, tak, i ósemka ma mieć zmienioną trasę bodajże do Cichego Kącika. Ósemka jest to pociąg papieski. Boże, nie pociąg, tylko przepraszam. Jest to tramwaj papieski, prawda? I on jak gdyby jest wizytówką, która... I w jaki sposób łączy jeden koniec Krakowa z Cichym. Ja ci, jeśli cię to interesuje, przyjdź poniedziałek, ja ci dam nowo, mam całą książkę, jak tramwaj jeżdżą. Nie jest tragicznie, naprawdę. Przez Basztowo przyjeżdża gron tramwaj krakowski, ale jest tak poszatkowany, żeby pasażer zapłacił 2 bilety, a różne biegały. To jest drugie z dużą zmianę organizacyjną. Pytali, dlaczego przyjeżdża to się nie Nikt się z nas nie wypowiada w tym temacie. Przemijamy. Rozumiem, czyli to po prostu opacznie zostało. To znaczy, proszę państwa, ale to trzeba by dotrzeć do źródła, bo ja się przekonałem w swojej pracy, że pracownicy z IKIP
punktu lubią kłamać w żywe oczy. Tak było w sprawie strefy płatnego parkowania, kiedy pani Sawołowa przy ludziach na posiedzeniu komisji powiedziała, że strefę płatnego parkowania uchwaliła Rada Dzielnicy. No więc albo pani Sawołowa kłamała, albo jako wysoki rangi pracownik z IKIT-u nie ma, nie ma wiedzy na temat funkcjonowania samorządu i tego, kto jakie uchwały uchwala i w związku z tym nie ma kwalifikacji do zajmowanego stanowiska i pobieranej pensji. Padło sformułowanie o kłamstwie zarówno z ust pana Barona, a także z ust pana Balcewicza. Coś jednak w tym jest i podnoszenie mówienia nieprawdy, nazywanie tego kłamstwem jest, nie jest utopią i nie jest nadużyciem, tylko jest prawdą, oddaje realny stan. Mówi o tym co najmniej dwóch radnych, a myślę, że radnych znalazłoby się więcej. O Radzie Dzielnicy Pierwszej mówiłoby się na pewno jeszcze lepiej, gdyby takich radnych jak radny Krzysztof Baron, taki format, takiego formatu było wśród nas, a zwłaszcza w zarządzie więcej. Dziękuję bardzo za wielkie świadczenia. Ja chciałam krótkiej odpowiedzi. Czy rzeczywiście ta oznaka będzie zmieniona na projekcie też się zmieniają? Bo mieszkańcy dzielnicy mojego okręgu się burzą. Wyczerpania ja tematu zamyka 24 sesji Rady Dzielnicy. Wytrzymało.